Honorowych obywateli Kościerzyna miała dotychczas 6. Zdecydowanie wśród tego grona górują księża, bo jest ich aż 4. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Muszyński, ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga, ksiądz prałat dr Hilary Jastak oraz ksiądz prałat Marian Szczepiński. Dwoje pozostałych to natomiast Lech Wałęsa oraz ambasador Janusz Reiter. Teraz do tego grona dołączył Zdzisław Czucha. Dołączył mimo znacznych kontrowersji, jakie jego kandydatura wzbudziła wśród radnych. Podczas komisji zdecydowana ich większość nie zajęła stanowiska w tej sprawie, co przedłożone na głosowanie w trakcie sesji oznaczałoby, że Zdzisław Czucha tytułu nie otrzyma. Ostatecznie stało się jednak inaczej. 13 głosów za i 2 wstrzymujące przesądziły o tym, że były burmistrz, a obecny poseł dołączył do honorowych tego miasta. No jak wykazało dzisiejsze głosowanie, radni w większości zagłosowali za, chociaż stanowiska niektórych radnych na komisjach były zupełnie różne. Ja chcę powiedzieć, że stanowiska komisji i głosowanie każdego radnego na komisji nie ma żadnego związku z tym, jak zagłosuje na sesji. Od tego trzeba zacząć. Być może niektórzy radni zmienili zdanie, być może potrzebowali dodatkowych wyjaśnień, które dziś udzielił prezes naszego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i po prostu taką decyzję podjęli. 7. honorowy obywatel Kościerzyny, co trzeba przyznać i mimo wszystko spośród całego grona z Kościerzyną związany jest najbardziej. Przez 13 lat, począwszy od roku 1994, był burmistrzem miasta. Od 2007 roku natomiast zasiada w ławach sejmowych jako poseł z ramienia Platformy Obywatelskiej. Jak twierdzi przewodniczący Rady Andrzej Gierszewski, honorowe obywatelstwo Czusze się należało. No jest człowiekiem obrotnym, jest człowiekiem, który potrafi rozmawiać i jest człowiekiem, który ma szereg inicjatyw w zakresie i gospodarki, i kultury, i oświaty. Zdzisław Czucha jednak na sesji się nie pojawił. Doszły go z pewnością słuchy o wahaniach Rady i wolał uniknąć przykrego rozczarowania. Nam również nie chciał udzielić stosownej wypowiedzi i sprawę pozostawił bez komentarza. Nieznane są również przyczyny zmiennego zdania radnych. Czy zagłosowali na tak, dlatego że szef Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które wnioskowało o nadanie tytułu Czusze, przekonał ich rzeczowymi argumentami, czy też tak, powiedzieli tylko przez wzgląd na dobre imię miasta. W minionym tygodniu do Biura Rady Miasta Kościerzyna wpłynęło pismo o rezygnacji Bogdana Drzymały z mandatu radnego. Rezygnacja, jak w piśmie informował Drzymała, jest motywowana względami osobistymi. O wygaśnięcie mandatu radnego już wcześniej do Rady Miasta wnioskował wojewoda pomorski. Jego wezwanie miało być zrealizowane w ciągu 30 dni. Gdyby tak się nie stało, sam unieważniłby mandat. Swoją decyzję wojewoda uzasadnia faktem sprawowania przez radnego funkcji wiceprezesa klubu sportowego Kaszubia, który swoją działalność prowadzi na majątku gminy miejskiej, co jak twierdzi jest niezgodne z prawem. W tej sprawie podjęta została uchwała, którą jednak rada odrzuciła. Przyjęła zaś tą drugą, o dobrowolnej rezygnacji Drzymały. Chcąc oszczędzić czasu w tej chwili sobie, Radzie Miasta, Przewodniczącemu, Burmistrzowi, ewentualnie w przyszłych sprawach, bo w tej chwili jeśli wojewoda by podjął zarządzenie zastępcze, to by sprawa była w sądzie. Są to sprawy kosztowne, przemyślałem to i decyzję, no niestety bardzo dla mnie bolesną podjąłem taką, że dla dobra wszystkich na dzisiaj po prostu przestałem być radnym Rady Miasta. Jestem radnym od początku istnienia samorządu i no naprawdę przykro i szkoda, że w ten sposób musiałem się pożegnać, ale to zbyt mocno przeżywam w tej chwili, żeby sobie coś więcej powiedzieć. Sytuacja ta bardzo nie spodobała się radnym opozycji. Piotr Słomiński i Kazimierz Stoltman opiniowali formę, w jakiej Bogdan Drzymała pożegnał się z radą. Ich zdaniem dobrowolne oddanie mandatu miało pokazać, że radny sam z niego rezygnuje, a nie odbiera mu go wojewoda. Zasadnym jest tutaj jednak stwierdzenie, że skoro radny w świetle prawa mógł taką decyzję podjąć, to nikt, ani wojewoda, ani radni opozycji nie mogli mu tego zabronić. Ci ostatni jednak w tym sposobie rezygnacji Drzymały doszukują się drugiego dna. Ja uważam, że rezygnacja pana radnego Bogdana Drzymały była zupełnie wtórna i absurdalna, ponieważ klucz sprawy była decyzja wojewody. Wojewoda stwierdził, że pan radny Bogdan Drzymała prowadzi działalność gospodarczą w klubie sportowym Kaszubia i to jest niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym. Także rezygnacja pana Bogdana Drzymały nic nie ma do rzeczy tak naprawdę. To jest moim zdaniem próba zrobienia ludziom wody z mózgu i pokazania, że to nie wojewoda zadecydował o tym, że pan radny Bogdan Drzymała nie może być radnym,
a że pan Bogdan Rzymała sam rezygnuje. Być może w podtekście chodzi o to, że pan Bogdan Rzymała niesłusznie pobierał dietę radnego, a miało to miejsce od ponad 3 lat, chciałem zaznaczyć. Jest to niebagatelna kwota 10 000 zł. Tego i innego typu słowa i teorie z ust opozycji w stosunku do pozostałej części Rady słyszy się jednak często. Tym razem jednak radni Stoltman i Słomiński postanowili zadziałać w imię rozumianego przez nich prawa. Wydaje się, że zgodnie z ustawą radny od momentu ślubowania ma 3 miesiące czasu na to, żeby się zdecydować, czy chce być radnym, czy nadal zarządzać w stowarzyszeniu, jakim jest Klub Sportowy Kaszubia. Pan radny Bogdan Rzymała nie zrobił tego w okresie 3 miesięcy i przez 3 lata pobierał diety, moim osobiście zdaniem niesłusznie, i być może nasz klub podejmie stosowne kroki prawne w tym względzie. Do obejrzenia całej sesji Rady Miasta z 25 listopada zapraszamy już w przyszły czwartek.